Hej, hej, hej! Przed Wami recenzja książki Sylwii Vasquez Lavado, Wspomnienia odważnej, tytułem W cieniu góry. Książka miała premierę 17 stycznia 2023 i mam ją do recenzji od wydawnictwa Zysk Iskra. I wiecie co? Autorka tu ma prawdziwy talent do przekazywania emocji i robienia naprawdę ogromnego napięcia. Ona kiedy chciała ukazać, że główna bohaterka się męczyła daną wędrówką, to matko, już same opisy i człowieka potrafiły zmęczyć. Naprawdę, następnie sama siebie podbudowywała, by tylko się nie poddawać, by nie zerkać w dół, by nie zwalniać. I powiem Wam, że czytałam to jak napięta struna. Nawet chwilami miałam dosłownie za nią lęk wysokości, poważnie. To było tak, jakbym ja tam była i przeżywała nawet najmniejszy wysiłek razem z nią. Teraz przynajmniej wiem, że nigdy w góry nie pojadę. Nie ma takiej opcji. Wiecie, od początku książki wzbudziła tutaj mój podziw. Wstępnie nie rozumiałam, dlaczego wspina się na tą górę, gdyż wielokrotnie czytamy o tym, że rozważała nawet swoją śmierć. Ona wiedziała, że robi coś niebezpiecznego, a mimo tego nadal pokonywała kolejną wysokość. Momentami nawet brakowało jej powietrza. Ale wiecie co? Jak już poznałam powód jej wspinaczki, to w myślach zrobiłam jej wielki ukłon. Ona po prostu musiała odreagować całe zło, które ją spotkało w dzieciństwie. Sama nie wiem, czy bym po czymś takim się podniosła. Z pewnością nie potrafiłabym zaufać już żadnemu mężczyźnie. Wiecie, wykorzystywanie seksualne na każdym odbija jakieś piętno. No, większość osób nie potrafi się z tym zmierzyć. Jej również też było bardzo ciężko, a tym bardziej, że niemal od zawsze była inna. Kochała po prostu inaczej. Dodatkowo miała też problem z alkoholem, po którym no, nawet potrafiła prowadzić samochód. Wiecie, jako karę miała zbieranie śmieci, ale ciężko stwierdzić, czy to było tak jakby, czy ona była w ogóle adwokatowi za to wdzięczna, czy chciała coś takiego robić. Nie wiem, ciężko to mi było tutaj sprecyzować. Powiem Wam, że większość jej opowieści, które poznajemy w czasie teraźniejszym, jest bardzo smutna, a nawet powiedziałabym, że depresyjna. Czuć tutaj nie tylko jej niechęć, co obojętność na to, co się dzieje z jej życiem. Inne osoby nie zawsze traktują ją sprawiedliwie. Raz mają za gorszą od siebie, a niekiedy nawet za wyższą, przez co też jest zła w ich oczach. Ona sama nie poznawiała siebie, kiedy była upojona alkoholem. Wiecie, jakby wstępował w nią jakiś demon, którego albo skrzętnie ukrywała, albo wydostawał się z niej wtedy, kiedy czuła się obojętna i, nie wiem, pokrętnie bezpieczna. Nie chcę Wam zdradzać niczego więcej, jednak przygotujcie się na burzę emocjonalną, naprawdę, która zostanie z Wami na dłużej, nie tylko do końca książki, ale i kilka dni, jak nie tygodni. Naprawdę, to jest opowieść o życiu w pewnego rodzaju pułapce, widocznej i odczuwalnej tylko właśnie dla niej. Według mnie książka jest bardzo, ale to bardzo osobista. Bardzo Wam ją polecam, ale mówię Wam, no, przygotujcie się na wielkie skoki emocjonalne, na chwilami zarcie psychiczne, na poniewieranie sobą, bo ona to opisuje tak, że to, co ona przeżywa, to człowiek czytając to wydaje się, że on to właśnie przeżywa. Dosłownie wszystko przechodzi po prostu na czytającego. Rzadko komu udaje się jakby tak te emocje odwzorować na tym, kto to czyta, ale jej się to udało. I chwilami bym powiedziała, że nawet aż za bardzo. Bardzo Wam książkę polecam, bardzo, bardzo. Jeżeli lubicie książki o prawdziwym życiu, o walce nie tyle z dawnym ja, co ze skrzywdzonym ja, no to ta książka będzie dla Was po prostu idealna. Trzymajcie się cieplutko i naprawdę czytajmy piękne rzeczy, prawdziwe, bo po prostu warto, bo to nieraz i nasz obraz świata kształtują. Przynajmniej ja to tak odbieram. Dlatego Wam ją bardzo polecam. Do usłyszenia, misiaki. Pa, pa!